Lato, kochani. Witajcie serdecznie. Mogłabym sobie tak siedzieć i siedzieć i siedzieć. No ale przychodzi w końcu ten moment, kiedy w brzuszku pojawia się takie niewinne burczenie. Znacie to? To znak, że pora coś zjeść. Ja mam dzisiaj dla Was bardzo fajną propozycję, która składa się tylko z trzech składników. Zobaczcie. Na początku dwa ziemniaki w łupinach podgotowuję mniej więcej 10 minut. Kiedy przestygną, obieram je i ścieram na tarce z grubymi oczkami. Na rozgrzaną patelnię nakładam porcję ziemniaków i podsmażam mniej więcej 3-4 minuty, po czym odwracam i robię na środku otwór, do którego wbijam jajko. Dodaję odrobinę soli, odrobinę pieprzu i na wierzch nakładam starty ser. Całość podsmażam do momentu, aż białko będzie całkiem ścięte, a ser roztopiony. Taka propozycja na podanie placka ziemniaczanego jest naprawdę wyjątkowa, smakuje fantastycznie, co z pewnością sami potwierdzicie, jak spróbujecie sobie je przygotować. Nadają się znakomicie zarówno na śniadanie, na obiad i na kolację. Wybór należy do Was. Smacznego!